Ale dostał kopa w tyłek. Śmiesznie to wyglądało. Poleciał niczego nieświadomy jak małyż na rekord skoczni. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogi do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy od rangi Champion 1 Dywizja 2. No i w zasadzie bez żadnej presji czasu sobie zagramy parę gierek. Myślę, że naszym dzisiejszym celem będzie ranga Champion 2. Pierwsze wznowienie, przeciwnik Manic Frozen Fire. Także bardzo groźnie. Coś przylagowało na sam start. Jak wygramy na tego przeciwnika, to odblokujemy już ostatnie zagranie, czyli latanie. O kurde, zderzyłem się z nim nawet nie wiedząc o tym, w sensie nie planowałem tego zrobić. Ale po prostu jeżeli z nim wygramy, tak jak patrzę na jego rangę, to prawdopodobnie będziemy mogli latać. Co będzie super, będę mógł polatać na więcej klipów. Chociaż tak naprawdę może będę to robił tylko i wyłącznie jak już będzie pewna przewaga. Żeby tutaj udowodnić, że nie trzeba tego typu zagrań stosować, aby dojść do Grand Championa. Okej, sam na sam on sobie czeka. Zostawmy tak. Cofnijmy się do naszego narożnika, nie ma co się śpieszyć. Tutaj zafejkuję, że wybijam od razu. On widzę z tego... Po prostu zauważyłem, że nie podjeżdża do nas. Zdążyliśmy go wyminąć. Tutaj można by też uderzyć od razu na bramkę, jednak to by było trudniejsze do skontrolowania. I znów ten sam schemat. Tym razem jednak sobie uderzyłem w piłkę, bo myślałem, że się będzie spodziewał, że drugi raz zagram identycznie. Przeciwnik przestrzelił. Znowu ustawiłem się tam, gdzie prawdopodobnie, gdzie przypuszczałem, że on uderzy karbelówkę. I okej, podbijmy piłkę. Wróćmy się, znowu przejmujemy wszystkie przyspieszenia na mapie. Ja go tutaj na słuch mniej więcej biorę i zagrywam piłkę za niego. Dobra, to było słabe, ale jakbym to strzelił, to może by to było zbyt wymagające. Chociaż co ja gadam, jesteśmy na czempionie. Tutaj już ludzie mają niezłe mechaniki. Dobra. A wiecie co, może dzisiaj zagramy jak chamy i będziemy niszczyli przeciwników. Dobra, jeszcze raz takie samo zagranie, identyczne. Piłka tym razem się trochę bardziej odlepiła, ale to nam nie przeszkadza. On zagra gdzieś do tej strony, dokładnie. Okej. A zrobimy flika. A i chciałem Mastiego, ale nie Pykendo. Oczywiście Mastiego nie polecam jako tako stosować na meczach rankingowych, bo są bardziej bezpieczne i prostsze do wykonania fliki. Chyba że macie go opanowanego do perfekcji, no to wtedy czemu nie? A i nie mogę wylecieć ze ścianki, to sobie pojedziemy wzdłuż. I przebijemy, kopniemy piłkę. W zasadzie to nie kopniemy, tylko to był taki bardziej rzut na długi słupek. Okej. Okay. No, udało się wrócić, nie straciliśmy przez to gola po wznowieniu. On zostawił pustą bramkę. Nie chciałem tak wyskoczyć, chciałem rzucić piłkę, ale miskliknąłem zwyczajnie, nie będę kłamał. Kopnijmy w sufit, jak się odbije. On spanikowany siedzi w bramie i dobijamy na 3-0. Fake kickoff to najlepsze rozwiązanie, przynajmniej dla mnie. Tylko trzeba potem jakoś zapanować nad piłką. I trzeba przywyknąć do tego, że czasami nie w ten sam sposób, co zwykle przeciwnik zagra w karbolówkę. Kopnijmy go w tyłek, żeby nie mógł nic zrobić. Dobra, nawet nie tu w siatkę, trafiamy do siatki, jednak to nic nie zmienia, znowu go straszymy, on oddał niezbyt silny strzał, no i tak jak wcześniej już parę razy tutaj pokazywałem na tą samą ściankę, znowu nie musiałem tego od razu wybijać, mogłem poczekać aż spadnie, kopnąłem piłkę do boku, więc nie musimy się przejmować, że nas zniszczył, nie będę tam podjeżdżał, bo by nam kopnął za plecy i byśmy mieli ciężką interwencję, a tak to nie było nic trudnego. Okej, kopnę w ten sposób. No i się wywali, ale nie będziemy strzelali. Wcale to nie jest tak, że nie trafiłem. Nie mogę olewać przeciwników, ale no. Też wczuwajmy w to, że nie zawsze wychodzi. On chyba chciał oddać strzał, ale sobie za daleko wypuścił piłkę i już zrezygnował z tego pomysłu. Też pojawiały się pytania, czy przegrałem coś w tej serii. No więc tutaj na ekranie może wstawię screena z trackera, jaki mam aktualnie bilans spotkań. Okej, przeciwnik opuścił spotkanie. Powinniśmy odblokować, jak to się nazywa, bo bym zapomniał. Latanie po prostu, latanie.
No dobra, on wyszedł. Nie. Nie wiem, jak to teraz interpretować, bo z jednej strony ja wiem, że on na pewno miał czempiona przez to, że używam Bakes Moda, a z drugiej strony nie ma tego potwierdzonego w grze, więc powiedzmy, że sobie nie mogę odblokować na ten moment. No i okej, przeciwnik z konsoli. Mam nadzieję, że teraz już nie ucieknie po meczu i będziemy mogli odblokować latanie. Nie będzie to takie uciążliwe. Zostaliśmy zniszczeni na sam start, ale oczywiście się tym nie przejmujemy standardowo. Nie trafił w przyspieszenie, więc będzie panikował. Dokładnie. Ja sobie tak poprowadzę. On dalej nie ma przyspieszenia. To kopnijmy po prostu jak najmocniej. A, nawet to jakoś obronił. Chyba zebrał dwunastki akurat. Polecam, jak się wracacie, to znaczy no polecam. Po prostu musicie zbierać dwunastki, żeby w taki nieangażujący za bardzo waszej rotacji sposób zebrać boosta. No dobra, 1-0. Okej, nadciągamy do wznowienia. A nie, pojechał po boosta na boczku. Tutaj zwykle na głównym kącie bym wyleciał, ale... Tak jak już to powiedziałem, 38 razy nie mam odblokowanego latania. I strzelamy jedną z bardziej szczęśliwych bramek w tej serii. Co to właściwie było? No, fart na maksa, ale szczęście sprzyja lepszym czy coś takiego. Bierzemy kamerę na piłkę, fejkujemy to, że będziemy go atakowali. Przez co oddał strzał, który nie mógł nam zagrozić. No, przestraszyliśmy go, ale to też trzeba wyczuć, żeby ten tak zwany fake challenge robić nie za mocno, ale też na tyle podjeżdżać, żeby przeciwnik się faktycznie przestraszył, a nie patrzył, co my właściwie robimy, czy tam dryfujemy. Taka kwestia wprawy, wyczucia. Teraz myślę, że się będzie spodziewał bardziej, dlatego podjedziemy na raz. I strzelamy openika. Nie był już w stanie obronić. Dobra, znowu... O nie, dostaliśmy demo na nas. Chyba stracimy bramkę. No tak, 3-1. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj taki agresor z tego Uny. Okej. Mamy piłkę, nie mogę wlecieć, dlatego stracimy bramkę na 3-2. Nie no, oczywiście to nie było powodem, po prostu sobie niepotrzebnie zagrałem piłkę tak, jakbym mógł wylecieć. No i przez to w zasadzie straciłem szansę na cokolwiek. Fake wznowienie. Przeciwnik przytomnie uderzył na naszą bramkę, ale... Ja się tak ustawiłem, że to bez problemu również wyjąłem. A zagrajmy mu za plecy, pojedźmy. No nie, znowu zostaliśmy zniszczeni. Ale no już widzę, że zdążymy się wrócić. Okej. Przeatakujmy go. Taki mini pinch. I obronił piłkę znowu. Nasz Un. Dobra, będzie trzeba przytryhardować chwilę, bo nadrobił wynik. Tutaj też bardzo lubię robić taki objazd do piłki, bo ludzie myślą, że będę przebijał na drugą stronę. A ja zwyczajnie w świecie... sobie sfejkowałem, objechałem na drugą stronę i nie musiałem przebijać piłki przez bramkę. A tutaj spanikował znowu. Uderzył, ale nie tak groźnie. Chciał nas może zniszczyć. Nie wyszło. I odsłonił pustą bramkę. Już się tam zamotał. Okej, no spokojnie się ustawiliśmy znowu w bramce, tam gdzie będzie musiał uderzać. Dobra, wywalmy to. Nie chcę już tracić bramek. O, zblokował nasz strzał. Kurde, kopnął mnie. No to się po prostu cofnę. On chyba będzie próbował lecieć, albo nie. A nie, ja nie mogę do tego lecieć, bo nie odblokowany. Okej. Dobra, mocne uderzenie. Może się wywali, no właśnie. Już bardzo ważną rzeczą jest to, że jeżeli jakiś gracz jest dobry w jakimś elemencie gry, jest na danej randze, to znaczy, że prawdopodobnie odstaje w innym elemencie. Na przykład ja odstaję w strzelaniu na pustą bramkę. Ale nie, co mam na myśli? Jeżeli ktoś jest bardzo dobry mechanicznie, to prawdopodobnie ma problemy z rotacją, ze zbieraniem boosta i takie tam. Albo z lataniem na takie rzeczy, po których traci dużo bramek zapewne, bo to była no, słaba próba, nawet nie był blisko double tapa. Dobra, przeciwnik kopnięty. Ja się wracam od razu do bramki, nie jechałem po boosta na narożniku, bo jakby uderzył mocniej celniej, to moglibyśmy mieć problem. To jeszcze sobie podskoczyłem.
a zasadźmy mu kopniaka i będziemy w stanie sprawdzić jego rangę, bo nie wyszedł przed czasem. No i okej, mamy teraz potwierdzenie, że przeciwnik miał czempiona, więc możemy zacząć latać. Dobra, pierwszy mecz z odblokowanym lataniem, więc myślę, że spróbujemy strzelić jakiegoś klipa. W sumie już jesteśmy na czempionie, to czasem można się zabawić w umiejętności mechaniczne. Spanikował, dośrodkował nam piłkę i jeszcze zamiast to wybić, to się przestraszył i prejumpował jakiegoś save'a. Ulubione wznowienie, po którym strzelimy bramkę, już to widzę, bo za daleko podleciał. I 2 do 0 w 14 sekund. O, patrzcie, mogę podlecieć do piłki ponad poprzeczkę. Super uczucie. O, tracimy bramkę. W sensie zupełnie nie brałem pod uwagę, że on może to dobrze kopnąć. Nie wiem czemu. Chciał zrobić wolne wznowienie, ale tutaj za to pokaramy trochę. Sobie wezmę piłkę do narożnika. On oddał nam karbolówkę za darmo. To było bez sensu. O, czyżby miał nam strzelić kolejnego gola? Otóż tak, 2 do 2. No i okej, wznowienie wygrane. Myślę, że... O, bardzo dobra interwencja przeciwnika. Trzeba to tutaj podkreślić. Go trochę wykopię do boku. On chciał to zrobić zbyt szybko, spanikował i się wywalił. I znowu się wywalił. Potrafi zagrać bardzo ładnie, ale potrafi też w najgorszy sposób się wywalić. Także powtarzalność to nie jest jego największa zaleta. Dobra, nie idziemy po wznowienie, po co to komu. Znowu mamy piłkę za Friko. Okej, znowu nas ładnie zablokował. Wiecie co, na tego typa może nie będziemy latali. Nie jest to potrzebne tak naprawdę, a widać, że jest na to przygotowany. Znowu się wywalił w taki sam sposób. Ja nie wiem, co jest z nimi tak. Ale dostał kopa w tyłek. Śmiesznie to wyglądało. Poleciał niczego nieświadomy, jak małyż na rekord skoczni. Napisał GG na czacie i pewnie z nienawiści do gry zrobił w gacie. Hehe. Napisał GG, dobra gra. Ale się nie poddał i tym samym chciałem tutaj się przyznać, że my, widzicie na quick chacie, na szybkim czacie, że napisałem było blisko, bo w tym samym miejscu, co tutaj mam było blisko, na normalnym koncie mam whoops. No i po prostu chciałem tamtą wiadomość napisać. Okej, czyżbyśmy mieli pustą bramkę po raz kolejny? Mamy. Czyżbyśmy... Czemu mu zaufałem, że on w to trafi? Okej. Niepotrzebnie w ogóle wylatywałem tak szybko, mogłem sprawdzić, czy on będzie chciał lecieć. Jak już widziałem, że leci, to zwyczajnie poczekać, czy się wywali, czy to trafi. Nie musiałem rushować. I 7 do 2. No i przeciwnik nie wytrzymał. Awansowaliśmy do czempiona 1 dywizji 4. Kigo, sezon pierwszy, Grand Champion. Także tutaj rywal z górnej półki. Grand Champion na jakimś trybie już miał wbity. Ale my się oczywiście nie boimy. Co on będzie chciał zrobić? Zabraliśmy boosta. W tyłu też nie miał. Zagra coś takiego, więc w sumie mamy pustą bramkę. Jeżeli nie macie boosta, nie panikujcie, już lepiej się cofnijcie, czy tam kopnijcie byle jak. Ale nie róbcie czegoś takiego, bo zwyczajnie oddał mi bramkę. Nie będę tego inaczej nazywał. No i znowu jakieś dziwne wznowienie. Prawdopodobnie się uczy speed flipa. Sprawdzamy jego pozycję, jest po prawej. Przebijmy nad nim. Nie spanikował tym razem wyjątkowo. Prawie strzelił double tapa na swoją bramkę. Uprzedzamy go, uderzamy w kierunku siatki i cyk do budy. Kolejne wznowienie mocno średnie. Jeszcze zanim poleciał, w sensie Gostek poleciał za piłką, przez co dostaliśmy pustą bramkę. O, w ogóle w poprzednim odcinku zrobiłem strefę danie czasu przeciwnikom, to może teraz też temu trochę odpuszczę, żeby sobie spróbował polatać i tak dalej. Podajemy mu na ściankę. Albo wiecie co, przebije to na drugą. Niech on do niej leci. Dobra, poddał się. Nieważne. Okej, wbiliśmy czempiona 2, ale to zagrajmy jeszcze jeden mecz w dzisiejszym odcinku. Okej, prawdopodobnie ostatni przeciwnik nawet nam życzy powodzenia. To my mu powinniśmy życzyć powodzenia. Tak żartem. Okej, spróbujemy mu spuścić łomat. Może mu damy trochę poatakować również. Mocny flick, prosto do bramki.
Dobra, nadciągamy do niego. Chyba sam z siebie będzie chciał wylecieć. Oje. Dokładnie. Przez co się wywalił i zostawił pustą bramkę. Więc możemy tutaj zabezpieczyć nasz wynik. Nadjeżdża zniszczenie, typie bój się. Uniknął naszego demo. Uderzył krzywo jak Nemo. Znowu gadam bez sensu. Okej. Jak najszybciej się wróćmy, nie pozwólmy, żeby oddał uderzenie. Chciał nas zniszczyć, ale tutaj trzeźwość umysłu zachowaliśmy. Ej, to było śmieszne. W sensie taki dribbling wyszedł z tego, że na mnie wyszedł Masty Flick. I w sumie ciekawie to wyglądało. Zobaczmy tutaj, bang, porobiony. Gastyk się pyta, skąd mamy tyle szczęścia, tak w skrócie. Zaraz mu zademonstrujemy, co to jest prawdziwe szczęście. Ajajaj, nie zniszczył nas. Napiszę, wiem co mu napiszę, jak to spyta, skąd mamy tyle szczęścia, no to napiszemy, że przecież nam życzył. Więc czemu mielibyśmy nie mieć? Ale to będzie dobre. Okej, podskoczył jak głupek, a ja w tym czasie mu napiszę. Opuścił spotkanie. Dobra, zniszczony. Na czacie tekstowym również. Okej, bo się już tutaj za bardzo rozpędzamy i okaże się, że w następnym odcinku byśmy skończyli serię. A tego nie chcemy, bo wiem, że bardzo ją lubicie. Dlatego to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na koniec jeszcze możecie sprawdzić, czy macie zostawioną subskrypcję na kanale. Jeżeli nie, to zachęcam, żebyście to zrobili. No i jeżeli odcinek wam się podobał, to ślicznie proszę o lajka. A teraz bez przedłużania, elo elo.